Josh. Josh! How does it feel? Do you enjoy all those emotions that my sisters got to feel once, 1 year ago? Only guess what? They didn't get to laugh it off. No! Nope! No, no, no! They're gone! Jessica's fucking dead! What? Did you hear me? Jessica is dead. And you are gonna fucking pay, you dick! What happened with Jess, Mike? I don't remember killing Jess. Jesus Christ. Oh, God! Oh, my God, Matt! A to nie jest ten doktor? Przypadkiem? Objawienie, rozdział 8. 3 godziny do świtu. Don't do it! What the fuck? To on poluje na tą jakąś bestię. O kurde. Ja pierdykam. Dobra, znowu gramy Emily. 4 rano. Ja pierdzielę. Że on jednak był dobry, on rzeczywiście chciał pomóc. Co dostała? Torbę? Dał jej pustą torbę? O, rzeźby to. Co tam w ogóle wylazło? Będziemy musieli jakieś eksperymenty przeprowadzać, kurczę, normalnie na tych... Ten fragment kotalni dawno się zawalił. Należy skontaktować się z Sztygarem H. Tannerem. Patrz mapa. O nie, 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 nie! Nie, nie, nie chciałam zeskakiwać! Nie! Nie! Kurczę, myślałem, że podniosę coś. O Jezu, chciałam zobaczyć tam jeszcze co było i może tam by było przejście. Oh my goodness. Dobra, mam nadzieję, że to nie wywoła jakichś negatywnych konsekwencji. Jest totem chyba, tak? To jest totem? Mamy totem. Biały? Biały. Totem pomyślności, okej. I to jest Mike? I to jest Mike, który nie strzela. Dobra. To jest Mike, który nie strzela. Dobrze. To ten pomyślności. Okej. Ta kreatura, ona by miała sens tam a propos właśnie tego sanatorium, bo tam... Rzeczywiście była mowa o tym, że pacjent zagryzł tam doktora chyba, innego pacjenta w ogóle. Także coś tam rzeczywiście się niedobrego stało. Tam jakieś dziwne czaszki były w ogóle, więc oni no, musieli coś tam robić niedobrego. I dodatkowo jeszcze zatuszowali informacje o tych zaginionych górnikach. A może tak naprawdę oni ich wydobyli? Może ich wydobyli i... Kurde, i to na nich eksperymenty przeprowadzali. Albo wrzucili tutaj tego potwora do nich, żeby zobaczyć co się stanie.
Szkoda, że ona nie sprawdziła, co jest w tej torbie. By się mogło przydać. Okej, this is gonna be the way. Demol! O kurde, o nie! Biegnij, proszę cię! O fuck, Smigol! What the fuck? O kurde! Dopierdziele! Ja pierdzielę. O kurde. O fuck. O, te pazury. Nie ruszaj się. Jak ciężko. Dobrze! Okej, to mi przypomina Heavy Raina, ale to dla mojego bohatera źle się skończyło bardzo. Lepiej zeskoczmy z tym. O kurde mol. Fuck, ciary! O no, ugryz ją. Ja pierdzielę, ugryz ją, czy to źle? No raczej nie najlepiej. O kurde. Ja pierdzielę. Kurde, on ją dziabnął, czy to źle? Ja pierdykam. Ale to już chyba nie mogłem nic zrobić z tym. Chyba, że może jakbym został. Aj, nie wiem. Kurde, może jakbym został na tym jadącym, bo to w sumie jechało w górę i tam musiałem nadrabiać potem. Fuck! To nie jest zaraźliwe. Crap, what now? Let me in! Let her in quick! Shut the door, oh my god, shut the door! Emma, are you alright? I didn't think that I'd make it. You were screaming bloody murder. Are you okay? You look totally wise. There was something. Where's Matt? Come sit down. Something's out there. Did you guys split up? A monster, it's a monster. Wait. Are you okay? Yeah, I'm fine. I don't feel anything. I just need to calm down. It was moving so damn fast. What? I just had to get away. Away from what? This thing, whatever it was. Em, you can relax. Joshua's messing with You're us. You're not listening to me. Wait, Em, where's Matt? Is he okay? I don't want to talk about that fucking sack of shit. Wow. He left me. He just fucking abandoned me when I was hanging off that goddamn tower about to die. What tower? And then I fell into this terrifying freaking mine shaft and he was just gone. Whoa. What mine shaft?
I was walking down there in the mines and it was dark and I found this pile and there was Beth's head. Wait, what? Beth's head, I found it. Oh my god. What the fuck? Are you serious? Yes, I'm serious. I think they fell down there. Oh, Jesus Christ. But the worst part is I don't think that Hannah died, like, from the fall, not right away. Wait, what? What do you mean? I don't know. I feel like she was down there, like, starving to death for weeks. When we were all up here looking for her, we had no idea. Ja pierdykam. Horrible. Może to ta Han? Kurde, in, ja nie wiem. In the tower there was a radio and I got through to someone, but then that was right when the tower collapsed. Em, you made it. Oh God, yeah, Mike. Barely. What about Matt? We're trying to figure that out. Yeah, and then there was this monster that was chasing her. She's all messed up, guys. Emily, hey Em. Whoa. Who the fuck can that be? Josh. Jess. It's not Jess. Sorry, man, but who is it? I don't know. We should check it out. I got your back. A to jest chyba ta scena z pistoletem. Okay. I'm gonna open the door. Ready? You ready? To jest ten z miotaczem. Just do it already. Whoever it is probably gone by now. Unless you want me to take the gun. No, no. No nie widać? Przecież widać. You do the door. I got the gun. Hold on there. Hold on there, mister. Freeze. Ah, what? All right. Just take it easy, Grandpa. Okay, everybody, just calm down. Nice, doctor. Nah, just move over there. Go on, move. Let me say what I came to say. I'm here to tell you what you're up against being back on this mountain. You should never have returned. I don't know why you did after what happened last year. You mean with Hannah and Beth? Yeah, how could you know without being involved? Or responsible. You hold on to your horses. I don't take kindly to you kids coming up here to my mountain. Your mountain? Huh? I'm sure the Washingtons would be very surprised to hear that. Well, the mountain don't belong to me, it's true. But it don't belong to the Washingtons. This mountain belongs to the Wendigo. Wendigo. Oh, kurde. To jest indiański duch jakiś, tak? Not like we have a choice. Now, I'm only gonna tell you this once. It doesn't matter to me if you believe it or not. I got reasons I want to get it off my chest. See? I told you. He's guilty as shit. Guilty as something. Shut up, Mike. There is a curse that dwells in these mountains. Should any man or woman resort to cannibalism in these woods, the spirit of the Wendigo should be unleashed. Oh, crap. The Hana. You're gonna need to find somewhere safe. The basement might be okay. Okay, get down there now, all of you, and wait. What? Why? A nikt nic nie pyta, żadne szczegóły, no ludzie. Guys, I ran off and left Josh when I heard screaming. Where did you leave him? In the shed. Your friend will already be dead. No, he can't be. We were just with him. A lot can happen quickly on this mountain. No. I'm gonna go get him. You can't go out there, Chris. I'm supposed to be his best friend, and I let him down. No, he let you down, Chris. He let all of us down. I don't care. I'm going to get him. Then I'll go with you. I don't need your help. You're going alone is suicide. Fine. The rest of you, get down to the basement. Be safe. And don't go outside again until we're back. You don't seem to understand the magnitude of the situation. Well, I'm going to get Josh, aren't I? No, I'm going to get Josh. You're going to help me. Do you understand? Yeah, I think so. You need to follow me and do everything I tell you.
Kurde, co tu się dzieje? Tylko czy to ta Hanna popełniła ten kanibalizm, czy kto? This is the end. You point towards the thing you want to kill. I know how to use a shotgun, man. No, you don't. What? How do you know? Trust me. I know. Hey. Come back safe. Oh. We need to hurry, son. I see you soon. Fuck. Coś tu się stał mężczyzną. What's a guy gotta know? You just be careful. You follow my lead. Kurde. So, how many times do I have to shoot it with the shotgun before it's dead? Cześć, zobaczmy jeszcze, bo tu się coś zaktualizowało. Coś mnie gryzie. Kurde, Emily została ugryziona i to chyba nie jest dobre. To chyba nie jest dobre, tak mi się wydaje. Czy to jest jakaś aktualizacja czegoś? Tutaj. Miejsca, w których się napotykał na niego. Okej. Okay. No, it'll slow it down. Well, how do you kill it? They don't like fire. I don't like fire. They fear it, and it can kill them if you have to. See, their skin is like, it's like tough armor, unless you burn it off first. It's gross. Yeah, pierdziel. Well, what are these things like? I mean, are they just crazy unpredictable, or? I mean, can you figure out what they're gonna do? Well, they adhere to some pattern. Like any animal. Or human. Well, you mean like how? Like they've got schedules? Get up. Well, they only hunt at night. Oh. Why? I didn't ask. Oh, yeah, pizza. Any, pro Wendigo tips? Like if I rub garlic all over me, they won't be able to smell me or something? Oh, they'll still smell you. Anything like that. I can't see you if you're standing still. It's like toads. Sight is based on changes of movement in their field of vision. So if I don't move, I'm basically invisible. Yeah. Well, I wouldn't recommend testing it out. Mm. Unless you have no other choice. Yeah. Ja pierdzielę. Aha. Oh fuck. Damn it, what happened? Oh, he's gone. We're too late. Shh, quiet. We gotta go. Right now. We gotta find Josh. He could still be out there. First. He'll render you immobile, and then he strips the skin off Fuck. Of your entire body, piece by piece. He keeps you alive and aware, and feasts on your organs, one piece at a time. So the launch then. Yeah. Let's go now. It might still be near. Nie mogę sprawdzić. Forget it. Kurde, może nie powinienem tu chodzić. Tak, tu chyba nic nie ma. Oh, jeez.
tutaj coś leży? Coś leży. Totem? Kurde, może on żyje jednak. Oj. Kurde, mol! Fuck. Oh, fuck. O kurde. O fuck. O no. O no. O shit. Trzeba w tą butlę strzelić. Ja pierdzielę, uciekaj, 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 uciekaj. Ja pierdykam. No nie, no dawaj! No dawaj! Nie wiem, czy tamten koleś tak by nie zginął. What the fuck? Ja pierdzielę. A nie wiem, czy on i tak by nie zginął, bo nic nie było. Ej, kogo on? A, to tego news, Josha. Oh my god, guys, thank god. It took you so long. It's not so good up there right now. Ej, ale nie ruszałem tym padem Chris, w ogóle. Chris, where's the flamethrower guy? He didn't make it? No. What happened? The thing, it tore him apart. Right in front of me. Oh, God. Nie ruszałem padem. Right. These all the doors? Yeah. Are you sure? What are you looking for? Another way out. Mike, look, I really don't think that's a good idea. We should stay put right here until dawn. At least we're safe down here. Oh, yeah? All wrapped up like a little present with a bow on top for that thing to tear us apart on Christmas morning? People will come for us in the morning. You don't sound so sure. That is what'll happen, right, Em? Yeah, I mean, right? Well, you can wait. I'm leaving. Mike, there's no key for the cable car. Josh, he's gotta have it. Josh? One of his dirty little tricks. Great, great. If that fucking thing got a hold of Josh, then... we're shit out of luck. I don't know, Mike. It's possible. What's possible? It may have taken him down to the mine. What? I saw some horrible stuff down there. I think it's where that thing lives, and... huh. Em, what? Fuck it. I'm gonna get that key right from that thing's goddamn bedroom, and then I'm gonna get us all the hell out of here. Em, what is all that? So that old guy's bag. Is that a map? That guy was prepared for anything. Not quite. What is this place? Oh my god. Wait, what is that? I was down there. It was horrible. You were? There'd been a cave-in in the 50s, I guess, and these miners got trapped down there. Oh my god. Some of them survived, but like 15 of them didn't make it. There was this reporter, and I think he figured out there'd been some, like, big cover-up going on. I found these plans. They knew the mine was a death trap, but they let the miners keep working anyway. Michael, I'd like to maybe focus on how we're gonna get the fuck out of here, please. I'm just saying, it's weird how much crazy shit's gone on up here. Hmm. What's weird is that there's a tunnel leading from the lodge to the sanatorium, see? That's how I got back here. I saw this when I was down there. That's where it lives.
M? M, what is that? Huh? What is that? Ash. M, oh my god. Co się kurna rośnie? Nothing, it just, it bit me and... Bit you? What bit you? The Wendigo. What? It's nothing, really. It's not a big deal. You okay? Shit. It doesn't hurt anymore, really. It's not that bad. Em, if that thing bit you... I know what you're thinking, and I'm fine. Are you? Yes. Emily, at least let us check it out. Emily, if the Wendigo bit you, you could turn into one of those things. Oh, that's ridiculous. He said it was from eating each other. Remember, he said that. Is that how it worked? Yes. It happens. If it bit you, you're gonna turn into one, and then you're gonna turn on us. Oh my god, oh my god, oh my god! Ja pierdzielę. Can't be down here with us. What? Mike! You gotta go. Are you kidding me? You're putting us all in danger. Like hell I am! Emily, you can't stay here. Mike, just cool your head, okay? We don't know if it works like that. Maybe it's just a bite. I've seen what these fuckers can do, and I don't want to say it again. What is this? Guys, what are you doing? Kurde. Door's right here. I am letting you do this voluntarily. Oh no, you're just making yourself feel better about sending me to my death since you know there's a Wendigo out there ready to rip me to pieces like it did with... Okay, oh my god, will you just go? Go, get out of here! Whoa, okay. Fuck. Whoa, 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 Mike, calm down. You're gonna shoot me? Mike, me? This is the safe room, M. Please. It is not safe as long as you're in it. Not for us. Don't do this. I'm really sorry. A to jest to, że nie strzela. Fuck, I can't do this. Oh my god. You did the right thing. I hope you did. Maybe. Kurde. For now. Shit. Fuck. Keep an eye on her. If you see anything weird, you guys know what to do. Yeah. Ja pierdykam. Okay? It's not safe out there. I'll be back soon. Może niech ktoś ten pistolet weźmie do ręki, niech on nie leży na stole gdzieś daleko, tylko niech ktoś go trzyma w ręce. Co on tak się patrzy? I thought that he was gonna help us. With the flamethrower, dude? Now we don't have a chance. No, guys, it just means we've gotta be tough. We've gotta do this on our own. I don't know if I can. Co jej jest? A dobra. Kanibalizm. Mam wskazówkę. Fragment dziennika mówiący o tym, w jaki sposób kanibalizm wywołuje klątwę Wendigo. Zaledwie kilku ludzi w ogóle odważyło się polować na Wendigo. Ja jestem jedynym... Kurde! Czekaj, ja chcę przeczytać. Ja jestem jedynym, któremu udało się nad nimi zapanować. Weź sobie do serca moje słowa, albo czeka cię śmierć. I nie tylko ciebie. Wendigo muszą zostać uwięzione. Wendigo wywodzi się z kanibalizmu. Zaczyna się od ludzi uwięzionych na tej górze, targanych przeszywającymi wiatrami i nękanych śnieżycami, którzy desperacko pragną znaleźć coś do jedzenia. Kiedy nie mogą zaspokoić głodu przez wiele dni, opętują ich duchy Wendigo. Duch, który złamie nawet najsilniejszego z mężów. Opętany człowiek zabija niczym zwierz, bez wyrzutów sumienia. Najczęściej towarzyszy, którzy podróżowali wraz z nim, a potem posila się surowym mięsem z ich ciał. Widziałam to na własne oczy wiele lat temu. Ten niemożliwy do zaspokojenia głód, to pragnienie, by chłonąć ludzkie mięso. Właśnie wtedy zaczyna się przemiana. Najpierw dosięga oczu, które stają się mgliste i białe. Następne są zęby, stają się dłuższe niczym kły. Potem ciało, rozciąga się, a skóra napręża pod naporem rosnących kości. Nieźle. Tylko to nic tutaj nie jest napisane o tym, że...
że ktoś tu się przemienia rzeczywiście. I to jest ta czaszka tego Wendigo. Okej. Dalej przeczytamy. W tych górach żyło niegdyś plemię. Nazywano je Kree. Jego szamani snuli opowieści o pewnym wysokim stworzeniu, zrodzonym w lodzie. Plemię szanowało górę i wszystkie żyjące na niej zwierzęta. Góra stała się dla Kree miejscem świętym. Święte stały się także tutejsze zwierzęta. Plemię Kree wierzyło, że krzywdzenie zwierząt żyjących na górze sprowadza nieszczęścia, więc udawało się polować gdzie indziej. W 1893 roku przybyli górnicy. Odkryli złoża cyny, a później także radu. Drążyli głębokie tunele wewnątrz świętej góry. Członkowie plemienia Kree opowiadają, że góra wydała z siebie krzyk, a z jej wnętrza wydostał się potężny duch. Czytamy dalej, bo to jest wszystko ważne. Wzrok Wendigo bardzo się zmienia. Staje się słabszy i ostrzejszy zarazem. Wendigo dostrzega ruch. Jest łowcą niczym jastrząb, ale nie widzi tego, co się nie rusza. Jeśli uda ci się zapanować nad drżeniem mięśni i wytrzymać w bezruchu, nie zobaczy cię. Skóra i ciało Wendigo są twarde, niczym pancerz. Wydaje się, że te stworzenia w ogóle nie odczuwają bólu. Nie da się ich siec ani pchnąć ostrzem. Od skóry odbijają się też pociski. Jedynie strzelba jest w stanie utrzymać je na dystans. Z uwagi na to, że Wendigo mutuje z istoty ludzkiej, dobrze wie, w jaki sposób polować na ludzi. Potrafi doskonale... Zachowaj czujność i nie daj się zwabić. Zabiłem 6 Wendigo. Noże i pociski nic im nie zrobią. Użyj miotacza ognia. To najlepsza broń. Ogień pochłania je, pali ich skórę, sprawia, że stają się słabe i podatne na atak. Myślę, że bardzo dobrze, że Chrisem nie strzeliłem w ten miotacz ognia, który tam stał, bo bym go zniszczył i tak naprawdę nie mógłbym go użyć, a teraz on tam cały czas pewnie leży i jest zdatny do użytku. Ale po prostu... Ale próbuj ich nie zabijać. Zgładzenie Wendigo powinno być ostatecznością. Gdy umierają, duch Wendigo zostaje uwolniony i ulatuje w powietrze. Zamiast zabijać, zacząłem je więzić. Wykorzystałem pułapki, by je schwytać, i ogień, aby zagnać je do klatek. Jako przynęty użyłem ludzkiego mięsa, które zabrałem z ciał tych, którzy i tak byli, było już wszystko jedno. Jeden po drugim łapałem stwory, które opanowały górę. I on w tym sanatorium je zamykał, dlatego tam były te sidła z tą ręką. Dlatego Mike tam się złapał na te sidło. I on teraz tam poszedł. I to było to ostrzeżenie, te Wendigo, które wyciągało łapę przez ten... Ja pierdykam. Ugryzienie, okej, to jest interesujący nas rozdział teraz. Da się powziąć pewne środki obrony przed nimi. Szamani pisali o rytuałach. Ja znalazłem artefakty rodzinnej ludności i powieliłem je. Totemy, pęki ziół i piór. Nauczyłem się wytwarzać ich kopie. Przetestowałem. Na świeżym powietrzu działają. Sprawiają, że Wendigo trzymają się na dystans. Może nie zawsze i nie całkowicie, ale to wystarcza. Natomiast w budynkach są bezużyteczne. Legendy Kree głoszą, że można zarazić się od samego ugryzienia przez Wendigo. To bzdura. Rana jest nieszkodliwa. Zostałem pogryziony, ale nie zmieniłem się w bestię. Tylko pożywienie się ciałem człowieka może wywołać opętanie. Nie ma innego sposobu. Okej, dobrze, czyli całe szczęście, że nie zabiliśmy jej, że nie strzelaliśmy. Nie da się w taki sposób zarazić. Okej, bardzo dobrze. Okay. Oh no 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 what? No no. What is it? What does it say? Czemu tak? Nie. It says that
Mówi, o nie, 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 M, nic ci nie będzie. The bites. If it bites you, it's not infectious. It doesn't do anything. Let me see that. I'm sorry, what did you say? It says you'll be okay. It says what? You're gonna be fine. Fine? Michael almost shot me, is that he fine? He didn't shoot you. And this bitch almost let him. Hey, that's not fair, she was scared. I'm the one who's scared. I'm sorry, Emily. I didn't know what was going to happen. None of us know. There's no excuse. O Jezu, ta teraz będzie robiła. Please, just try to understand. Zastrzelić. O, ty suko. I'm sorry. I'm so sorry. Shit. Rzeż ja pierdolę? To się chyba pisze rzeż. Nie wiem, jak to się pisze. Rzeż? Rzeż? Nie wiem, no w sumie nie wiem. Myślałem, że przez szy. Aż sobie szybko sprawdzę. Oh, Joshua. You should have listened to me. Because of your choices, people have died. I don't know which is worse. Actively triggering events that lead to someone's death. Or passively allowing a tragedy to occur. A to z Joshem gada. Because he couldn't lift a goddamn finger to help someone. Może to jego ojciec jest. Remember last year, huh? How you left your poor sisters to die? You did nothing to help. Paralyzed by your own self-centered fear, while a real threat was closing in. Now it's all about you, Josh. It's always all about you. Your game has gone terribly wrong. And your friends, like your sisters, have deserted you. You're all alone. O co tu chodzi w ogóle? Can you feel how cold your loneliness has become? Huh? Joshua, why did you hurt them? Oh, but of course you did. They were your friends, you misled them, you lied to them, and you put them through a night of genuine horror. Let's hope that it's not too late for atonement. And that your friends, if they still are your friends, can save you from something even worse than death itself.